Dzień dobry Państwu, witam. 14. Kolejny materiał. Dzisiaj stylowa bardziej taka odważna. Inspiracja jesienna dla panów, gdyby któryś chciał skorzystać, ewentualnie dla pań, by zmobilizowały swoich mężów, partnerów do tego, by może byli bardziej odważni, jeżeli chodzi o codzienne stylizacje. Tak pozwoliłem sobie. Drodzy Państwo, jak pamiętacie, ci, którzy towarzyszą mi na kanale od początków jego istnienia, wracałem często do sprawy nagrań Falenty. Nie mylić z nagraniami Sowy, ponieważ pan Sowa, świetny restaurator, który był niczemu winny, ale przyczepiono mu łatkę nagrań. No, to jest bardzo krzywdzące. Za to Marek Falenta, skazany prawomocnie na raptem 2,5 roku więzienia za sprawę nielegalnych nagrań. Nam się pojawiają też kelnerzy, później promowani w prywatnych mediach, między innymi Onecie, ba, nawet książkę jeden z nich wydawał z pełną promocją tych samych prywatnych mediów, które w 2014 roku grzały temat tych nielegalnych nagrań, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Prokuratura prowadziła śledztwo, w tym brały udział służby, choć to jest troszeczkę zastanawiające, bo przecież to służby brały udział, CBA brało udział w organizowaniu, kolportażu tychże nagrań. Sam Marek Falenta publicznie opowiadał o swoich spotkaniach z Cezarym Gmyzem. I właśnie Cezary Gmyz dosłownie 2 tygodnie temu na portalu Do Rzeczy zamieszcza tekst, którego fragment Państwu przeczyta. Ten fragment jest wystarczający do kontynuowania rozważań. Tekst brzmi tak. Tam się pojawia jeszcze dodatkowy autor, Gociek, Piotr Gociek. Nie znam człowieka. Czytam. Dwaj panowie G, i jak możecie pamiętać, w ubiegłym tygodniu informowaliście, że po mieście lata taśma, na której prominentny polityk Platformy w rozmowie z najdłuższym mecenasem w Polsce identyfikuje się jako Niemiec. W nasze brudne łapska, trudno dyskutować z tym fragmentem, w nasze brudne łapska wpadł fragment stenogramu tej taśmy. Brzmi on tak: mecenas, noga mu się powinęła, polityk PO, powinęła, żebym ja, Niemiec, musiał cię poprawiać. Od razu informujemy służby, nie jesteśmy jeszcze w posiadaniu tej taśmy ani całości jej stenogramu, ale jak już będziemy, to się o tym dowiecie z okładki Do Rzeczy. No, skoro tak informują służby, to znaczy, że. No właśnie. Proszę Państwa, nagranie, które za chwilę obejrzycie, jest sprzed bez mała dekady i. Od tego jestem, żeby analizować dane archiwalne, łączyć kropki, wyciągać z nich wnioski, przestrzegać i ostrzegać. Zanim jednak to nagranie Państwu pokażę, to drobna dygresja. Wczoraj, zamieściwszy to nagranie na platformie X, z zapytaniem do pana ministra Siemoniaka, czy służby zamierzają coś właśnie z tym zrobić, to powiedzmy był skrót myślowy. Pojawiły się głosy, że to nagranie archiwalne. Tak, z pewnością archiwalne. Ale nie informacje zawarte w tym nagraniu są archiwalne. Choć po części tak. Otrzymałem informację z kręgu zbliżonego do kręgu koalicji rządowej, że po co ja znowu atakuję Siemoniaka. Więc ja odpowiedziałem, że to nie jest żaden atak. Nie. To jest bicie na alarm, bo tak się akurat niefortunnie dla tego środowiska składa, nie koalicji rządowej, wręcz przeciwnie, że i w tym środowisku pojawił się ktoś, kto może nie zdradził, tak, ale powiedzmy, że skontaktował się ze mną i zaczął mi opowiadać o planach afery taśmowej 2.0, że zostały im nagrania, to oczywiście należało to zweryfikować i kto jest dysponentem tych nagrań, które chcieliby ujawniać. Są to nagrania, które nigdy nie zostały przez Falentę ujawnione, nigdy nie zostały też przez służby przekazane, tak to mówię, przekazane prokuraturze
No ale najpierw zobaczcie Państwo, obejrzyjcie, posłuchajcie nagrania, a w nim Cezary Gmyz. Zapraszam. W wypadku wybuchu jakiegoś gwałtownego kryzysu politycznego, ja nie wykluczam, że taki kryzys może wybuchnąć, bo wiemy, że nie wszystkie taśmy zostały jeszcze opublikowane i to, co jeszcze jest w szufladach dysponentów tych taśm, ma ładunek potencjalnie bardzo duży wybuchowy. Ale sądzi pan, że ten wybuchowy potencjał tych taśm będzie wykorzystany, jeśli już przy wybuchach jesteśmy? Myślę, że tak. To znaczy, myślę, że wcześniej czy później poznamy treść tych zapisów i myślę, że raczej wcześniej niż później, dlatego że jeżeli jest prawdą, a wiele na to wskazuje, że Donald Tusk został nagrany w prywatnych okolicznościach i rozmowa dotyczyła sprawy Amber Gold oraz negocjacji z Janem Kluczykiem, to ta taśma, te dwie taśmy mogą mieć potencjalnie bardzo duży ładunek wybuchowy, ale one pomimo tego, że Platforma Obywatelska i PSL miały władzę w 2014 roku i straciły ją w 2015, zabrakło im determinacji i woli do tego, by tę sprawę wyjaśnić do końca. Tak i redaktor Piński, i redaktor Szwajgert już, można powiedzieć, lata temu ostrzegali, że ta sprawa wróci, a teraz pojawiają się teksty testowe. Otóż tutaj panowie Gmyz i Gociek testują reakcję służb, reakcję opinii publicznej na wyciągany, odgrzewany kotlet z nagraniami, ale wiecie Państwo, to w świetle faktu, że Paweł Szopa sypie, że pętla zaczyna się zaciskać wokół mafii PiS, powoduje, że szukają czegokolwiek, co mogłoby odwrócić uwagę opinii publicznej. I mieli Państwo, jakiekolwiek nagranie, które może zostać ujawnione, a w zasadzie co do tego, kto jest dysponentem, należałoby może to pytanie zadać panu Falencie albo panu Gmyzowi, bo panu Nisztorowi, ale zadać im te pytania w zupełnie innym trybie, ponieważ tu poruszamy się nie w wolności słowa czy umożliwiającym kolportaż tego typu materiałów w prawie prasowym, wręcz przeciwnie, bo mówimy o bezpieczeństwie państwa, o działaniu celowym, które nie jest ukierunkowane na pokazanie jakiejś istotnej prawdy, ale na atak na demokratycznie wybrany rząd, co miało już miejsce w 2014 roku bez odpowiedniej reakcji. To, że pan minister Siemoniak czy inni prominentni politycy rządowi nie do końca zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, to, mili państwo, ja nie mam ochoty, by kolejny raz rządził PiS, bo przypominam, że akurat panu ministrowi Siemoniakowi przez 8 lat rządów PiSu krzywda się nie działa. Za to nam się krzywda działa i nie pozwolimy na to, by indolencja polityków doprowadziła do kolejnej katastrofy. Skoro nie dzisiaj, to jutro. Skoro nie oni, to inni, bo zapewniam, że rozliczenie nie jest kwestią czy a kiedy. Skoro cały czas czekamy na wyjaśnienie sprawy śmierci Barbary Blidy, minęło przez 17 lat, ten temat też wróci za tej czy za innej władzy, ale tego tematu odpuścić po prostu nie wolno. Dysponowanie takimi nagraniami, które stanowią dowód przestępstwa, już grubo wykracza poza tak zwaną wolność słowa czy wolną prasę. Szczególnie, że Falenta za zorganizowanie tych nielegalnych nagrań poszedł do więzienia. A zatem każdy, kto dysponuje, kto jest dysponentem nagrań pochodzących z przestępstwa, posiada je, ba, zaczyna je przywoływać w dwuznacznym kontekście, deklarując służbom, że ich nie ma. No okej, to powinien złożyć szczegółowe wyjaśnienia. Jeżeli służby życzą, mogę przygotować listę pytań do Gmyza, do Nisztora i do paru innych. Przepraszam.
tak by tuż przed wyborami prezydenckimi nie pojawiła się, już nie pojawiły się kolejne nagrania, które miałyby uderzać na przykład w kandydatów na prezydenta czy w koalicję rządową. Sprawa śledztwa, które powinno ruszyć, bo sprawa Falenty nie jest wyjaśniona do końca, on poniósł karę z formalnego punktu widzenia, ale nie ponieśli kary ci, którzy współpracowali z Falentą również w zakresie kolportowania tych nagrań i tutaj zarzuty jakby są oczywiste. Nie wiem, co na to Cezary Gmyz, który napisał ten tekst 13 października na portalu Do Rzeczy, czy też go opublikował, czy też opublikowano ten jego tekst, ale jeszcze nie był przesłuchiwany przez służby. Tutaj to są jak dzieci we mgle. Kompletnie nie rozumieją powagi sytuacji, stąd dzisiejszy materiał, stąd prośba też i do państwa, do opinii publicznej, abyście byli czujni na to, co się dzieje. To nie jest tak, że przeglądanie do rzeczy jest czymś zdrożnym. Absolutnie, tam można przeczytać wiele interesujących tekstów, które trzeba połączyć z archiwaliami. A tak jak wspomniałem, odłączenia kropek tych zaszłych z tymi obecnymi, jestem właśnie ja i tu je połączyłem. Ta wypowiedź Gmyza, archiwalna, ale mocno się aktualizuje w świetle jego własnego tekstu, który podpisał swoim nazwiskiem. Kolejnym krokiem powinno być przesłuchanie Cezarego Gmyza na okoliczność wydarzeń z 2014 roku. Nie tylko Gmyza, również Nisztora i wielu innych. Listę też mogę podać służbom, jeżeli sobie życzą, bardzo proszę. I ten temat trzeba wyjaśnić, ponieważ nie ma to nic wspólnego z dziennikarstwem ani z szeroko pojmowanym dobrem społecznym, by kolejny raz próbować, użyję tu mocnego słowa, szantażować, czy to jest właściwe słowo, rząd czy koalicję rządową, bo ujawnimy jakieś nagranie. Te sugestie to nie są sugestie, można powiedzieć, że są to wprost nawet groźby. Nie wiem, czy to państwo tak by to postrzegali. Cezary Gmyz powinien zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest kwestia jakichś tam procesów, które on tam wytaczał Pińskiemu czy Piński Gmyzowi. Ja się zawsze z tego śmiałem, że te procesy nie mają najmniejszego sensu i niczemu nie służą poza marnowaniem czasu. Tutaj, mili państwo, trzeba działać konkretnie. Jest sprawa do wyjaśnienia, od tego są służby specjalne, które tych obowiązkiem ustawowym jest również zabezpieczenie rządu, ochrona, chociażby przed jakimikolwiek próbami obalenia ustroju państwa, bo próba ujawniania nielegalnie pozyskanych nagrań, które stanowią dowód przestępstwa, co podkreślam, bo za to Falenta został skazany na karę więzienia i ten wyrok odbył, a dowodami przestępstwa w sprawie były właśnie te nagrania. Też ten materiał służy temu, by pan Gmyz i jego środowisko zdali sobie sprawę, że my już wiemy więcej niż im się wydaje. Alarmujemy służby, a ktokolwiek, drogi panie Czarku Gmyz, jest dysponentem tych nagrań, nie twierdzę, że pan, oczywiście, że nie, absolutnie, no ale pan lata po mieście, czy taśma lata po mieście, czy pan lata za taśmą, nie wiem, nie wnikam, to też nie jest w zakresie moich kompetencji, ale zapewniam, że ktokolwiek jest dysponentem, to odradzałbym bardzo takie zabawy, bo te zabawy mogą się smutno zakończyć dla dysponenta bądź dysponentów takich materiałów. A ja państwu w takim razie życzę spokojnego dnia, popołudnia, dzisiaj dzień zaduszny, drugi, kolejny,
My widzimy się na live o godzinie 20, na który już teraz Państwa zapraszam. Do zobaczenia.